Witam obecnych na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej Radziszewa. Państwa radnych, pana prezydenta, wiceprezydenta, naczelników działu pracowników Urzędu Miejskiego, dyrektorów jednostek organizacyjnych miasta, komendantów Policji, Straży Pożarnej i Straży Miejskiej, przewodniczących rad osiedlowych z ołtysów, przedstawicieli krakowskich mediów. Witam bardzo serdecznie wszystkich Państwa zgromadzonych, obecnych tutaj na naszej sali. Na podstawie artykułu 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym otwieram 7. sesję Rady Miejskiej Kalisza. Stwierdzam, że uczestniczy w niej 25 radnych, co stanu 24 radnych, co stanu kworum, przy którym można obradować i podejmować uchwały. Na sekretarza obrad proponuję pana Zbigniewa Chłodarka, wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. Punkt drugi. Powyższe postanowienia w dacie uchwalania i analizowania przez Komisję Sprawiedliwości
funkcjonuje przez określony środek. Wynagrodzone z normatem na plan orzecznictwa Sądu Administracyjnego w ocenie biura osób prawnych materia objęta przedmiotową uchwałą winna być jako zawierająca normy prawa poprzednio obowiązujące na terenie miasta Kalisza, gdyby stanowiąca prawo miejscowe, winna być uregulowana w statucie. Uregulowania dotyczące inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców Kalisza stanowią bowiem element ustroju miasta, a także określają tryb pracy organów miasta w zakresie dotyczącym właśnie tego trybu pracy nad tym projektem dotyczącym mieszkańców. Stosownie do artykułu 3 ust. 1 ustawy istnieją współpraca z urzędem gminy o ustroju gminy i stanowi jej ustawy. Natomiast stosownie do artykułu 22 ust. 1 ustawy z urzędem gminy organizację wewnętrzną oraz tryb pracy organu gminy określa statut. W ocenie wymagającym uchwały stanowiącej akt prawa miejskiego, wiodącej kierunek inicjatywy przysługującej mieszkańcom Kalisza. Zgodnie z artykułem 40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminy, prawo stanowienia takich aktów gminy przysługuje na podstawie upoważnień ustawowych. Akty prawa miejscowego gmina i organ wykonawczy mogą stanowić również na podstawie ustawy o samorządzie gminy. Ale tam określony jest zakres, jaki przepisy mogą być stanowione. W szczególności określa to artykuł 40 ust. 2 ustawy o samorządzie gminy. Przytoczone w podstawie prawnej projektu uchwały przepisy, to jest artykuł 3 ust. 1, artykuł 18 ust. 2 ust. 1, artykuł 40 ust. 2 ust. 1 i artykuł 42 ust. 2 nie stanowią podstawy prawnej do podjęcia tej uchwały. One stanowią podstawę do podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia statutu, czy też jego zmiany. Tak jak wskazałam wcześniej, artykuł 3 stanowi, że o ustroju gminy stanowi statut. Artykuł 18 ust. 2 punkt 1 przytoczony w tej podstawie ustawa o samorządzie gminy stanowi, że do wyłącznych właściwości rady gminy należy uchwalenie statutu. Natomiast artykuł 40 ust. 2 punkt 1 tejże ustawy stanowi, że organy mogą wydawać akty, organy gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego w zakresie wewnętrznego ustroju gminy oraz jednostek pomocy. Przytoczony w podstawie artykuł 42 ustawy o samorządzie gminy stanowi, że zasady tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego określa ustawa z 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów. Wyznaczanie tego przepisu do zmiany na przykład w ogóle bezcelowe. Reasumując, należy stwierdzić, że materia, która jest regulowana uchwałą, powinna znaleźć się w statucie. Należy zatem przygotować projekt uchwały zmieniającej statut i wprowadzenie tych przepisów do statutu. Ocenie wykonawcy istnieje bardzo wysokie ryzyko, że organ nadzoru wyda rozstrzygnięcie na nadzorze stwierdzające nieważność takiej uchwały, bo niezależnie od tego, że wcześniej ten statut nie został ten zakres normowany w tym zakresie, ale to nie znaczy, że wojewoda analizując tę uchwałę, po prostu będzie ją analizował odrębnie, niezależnie od tego, co mamy przewidziane w statucie. Chciałbym zauważyć, że praktyka organu, to znaczy praktyka wielkiej samorządu terytorialnego, tu Łodzi, tu Poznania, czy Szczecina, no, wskazuje na to, że te zapisy są w statucie. Tam właśnie powinny być miejsce. Czyli zarówno wyświetlanie tej inicjatywy mieszkańców, które już jest, ale określenie trybu, jak i wykonywania powinno być doprecyzowane w statucie. W związku z powyższym, no, biuro radców nie może
może pozytywnie zaopiniować pod względem formalno-prawnym tej uchwały.
wniosek o zdjęcie swoich obrad tego punktu dotyczącego tej uchwały, projektu uchwały. W związku z tym, że została wydana negatywna opinia Biura Radców Prawnych. Uważam, że nie możemy podejmować uchwały w momencie, kiedy Biuro Radców Prawnych po analizie dokumentów i prawa ustanowionego tutaj mówi, że będzie to zakwestionowane przez organy wyższego rzędu. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Bardzo proszę. Zapraszam. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo. Przed chwilą radny Eskanderbik powiedział, że są na tej sali przeciwnicy pokładania tego typu rozwiązań. Ja powiem, że na tej sali nie ma takich przeciwników. Są jedynie osoby, które chcą dokonać nie jednej zmiany w statucie miasta Kalisza, wyrywany ad hoc, czego nie udało się zrobić poprzez poprzednie 4 lata. Dodam, że w poprzednich 4 latach każdy z klubów radnych zgłosił swych przedstawicieli do powołania komisji statutowej, która miała się tym zająć. Ale ówcześni rządzący tej komisji nie powołano. Zatem nie chcieli wprowadzić żadnych zmian kompleksowych statutów. Obecnie koalicja chce przeprowadzić, o tym nie mówimy, to po raz kolejny projekt statutów na nowo, wprowadzając w nim wszystkie możliwe zmiany, które wynikały z statutu. I dlatego ten nasz nieco inny wniosek. Mówimy o tym od dawna. Rozmawiamy na tym na Komisji Prawa i Porządku Publicznego, która jest do tego celu przeznaczona. Również dzisiaj na odbywającej się chwilę przed sesją Komisji powiedziano, że na najbliższym posiedzeniu Komisji Statutowej zostanie powołana podkomisja, która zajmie się wszystkimi zmianami. Na Komisji, przepraszam. Komisji Prawa i Porządku Publicznego. Powstanie podkomisja, która kompleksowo zajmie się statutem. Dlatego też w imieniu Klubu Rady Sojuszu Lewicy Demokratycznej popieramy wniosek Pani Przewodniczącej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, Pan Radny Radny Wojewódzki. Kolejny pomysł, trochę może i kulejący, ale jednak obywatel
powyższym. Apeluję też do Państwa o poparcie tej uchwały, nawet jeżeli ona ma z punktu widzenia prawnego zdanie prawników. No, zdania prawników to też należy traktować troszeczkę z dystansem, bo prawnicy mogą znaleźć również mnóstwo argumentów na to, że ta uchwała będzie super. Ja bym puścił tą uchwałę po to, żeby sprawdzić, co zrobi Pan Wojewoda. Jeżeli Pan Wojewoda, przepraszam za słowo, uwali, no to koalicja będzie mieć radość, że Platforma dała plan. Przecież wiadomo, skąd jest Pan Wojewoda. Jeżeli je natomiast poprze, to my będziemy wszyscy mieli radość, że będziemy mieli bardzo polityczny gest, bardzo pozytywny i naprawdę będziemy tworzyć podstawy pod społeczeństwo obywatelskie. W międzyczasie niczemu to nie przeszkadza, żebyśmy pracowali nad statutem i ten statut rzeczywiście zmienili. Dlatego bardzo gorąco popieram pomysł Pana Radnego. Głosowanie przeciw będzie głosowaniem przeciw programowi tej koalicji, a więc nie róbmy tego. I w tym przypadku trzeba troszeczkę tak zwanej strukturalności politycznej zachować i zróbmy pierwszy krok. Jeżeli nawet będzie wpadka, to przecież dyskonoru na to nie przemyśliły. Bardzo dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę. Jest wniosek formalny o zdjęcie tego projektu uchwały z porządku dzisiejszej sesji. Poddaję go pod głosowanie. Mając na uwadze wszystkie głosy Państwa, które tutaj zostały powiedziane w tej sali. Bardzo proszę, kto z Państwa jest za zdjęcie tego projektu uchwały z porządku. W sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rady Miejskiej.
także. To będzie około 15. Przepraszam, 14. 14. Proszę Państwa o przegłosowanie rozszerzenia porządku obrad o punkt 11 Araszki, znajdujący się w punkcie 5 rzymskim projekt uchwały w sprawie ustanowienia roku 2015 rokiem rodziny Piłkomirskiej. Kto z Państwa jest za, proszę podniesienie mandatu. Za Wilkomirskiej, tylko nie cały porządek, tylko... Nie, tak, bardzo, bardzo proszę. 25 głosów za. W takim razie nie ma przeciw, nie ma wstrzymujących. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa o rozszerzenie porządku obrad wprowadzenia w punkcie 5. dodatkowego punktu 12 numeracji arabskiej zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi pana Mateusza Antolczyka na działalność prezydenta miasta Kalisza. Kto jest za? Nie,
Stwierdzam przyjęcie rozszerzenia porządku obrad, wprowadzenia w punkcie 5 rzymskim dodatkowych punktów od 11 do 14. Proszę też o naniesienie zmian materiała sesyjnego w punkcie 5 rzymskim, czyli dopisaniu w punkcie 10 oraz punktów od 11 do 14. Przechodzimy do realizacji porządku. Punkt trzeci. Przyjęcie protokołu z 6 sesji Rady Miejskiej Kalisza. Czy mają Państwo uwagę do protokołu z 6 sesji dołożonego do planu Kancelarii Rady Miejskiej? Jeżeli nie, stwierdzam przyjęcie protokołu. Punkt czwarty rzymski. Sprawozdanie prezydenta z wykonania uchwał Rady oraz działań i przedsięwzięć w okresie międzysesji. Bardzo proszę pana prezydenta o przekazanie sprawozdania z wykonania uchwał Rady przyjętej na 6 sesji oraz działań i przedsięwzięć w okresie Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, jak co sesja przekazuję panu przewodniczącemu, wszyscy Państwo macie przed sobą. Chciałbym tylko uzupełnić, ponieważ wczoraj były ostatnie ustalenia, a od 16 do 20 lutego w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego zapraszamy wszystkich na podatkowy tydzień, gdzie będzie można się rozliczyć pod jakby z pomocą urzędników i wtedy zapewne będzie to łatwiejsze. Można skorzystać z takiej dobrej tradycji współpracy z Urzędem Skarbowym, tak żeby nikt nie miał problemu z policzeniem. Dziękuję. Bardzo dziękuję panie prezydencie. Przechodzimy do punktu 5. Podjęcie uchwał w sprawie. Punkt 1. Utworzenia publicznego przedszkola nr 4 oraz zespołu szkolno-przedszkolnego nr 4 z siedzibą w Kaliszu przy ulicy Kordeckiego 34. Materiały sesyjne strona 1-35. W budynku przy ulicy Kordeckiego jest szkoła podstawowa nr 13 i miejsce na przedszkole, w tym rejonie miasta brakuje. Dlatego tworzy się publiczne przedszkole nr 4. Połączenie szkoły nr 13 i przedszkola nr 4 jeden zespół szkolno z szkolą to wspólna administracja i obsługa. To jest najbardziej racjonalne. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały Komisję Edukacji, Kultury i Sportu oraz, a także Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Kaliszu. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa jest za? Dziękuję bardzo. Nie ma głosu przeciwnych, nie ma wstrzymujących. Stwierdzam przyjęcie uchwały. A dwa. Ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i placówek oświatowych wprowadzonych przez miasto Kalisz. Strona 36-38. Kwestię rekrutacji do placówek oświatowych reguluje ustawa o systemie oświaty. Jej zmiana wprowadzona ustawą z dnia 6 grudnia 2013 roku zawiera nowe rozwiązania na ten temat. Zgodnie z nim do Rady Miejskiej Kalisza należy odniesienie dodatkowych kryteriów przyjęcia do publicznych przedszkoli i placówek oświatowych oraz przyznanie punktów. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej Kalisza. Komisja wypracowała wniosek, którego czytanie poproszę przewodniczącego pana Adama Kieszaka. Panie Przewodniczący, Państwo Prezydenci, Wysoka Rado, Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej Kalisza na posiedzeniu 5 lutego 2015 roku po szczegółowym omówieniu projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów oraz liczby punktów postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i placówek oświatowych prowadzonych przez miasto Kalisz zaproponowała zmianę zapisu w paragrafie 2
zapisu paragrafu 2, wiersz 3 KB na zapis ocena zachowania co najmniej dobra w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym prowadzona jest rekrutacja. Kto jest za? Ta ustawa, która wyszła
czy politycznych gębach pełnych frazesów o ochronie środowiska i dbanie o ludzi wielodzietne. Oczywiście robię wszystko, żeby wprowadzić sabotaż w zakresie ochrony środowiska, czyli nie dawać żadnych grantów tym, którzy kompostują itd. A jednocześnie oczywiście nie traktować w sposób urlopy rodzin, które mają więcej dzieci. Ale to nie, nie o to chodzi. Powiedzmy, jest to dla mnie oczywiście pełzająca podwyżka opłat za śmieci i ona kiedyś będzie w sposób jawny dokonana. Natomiast mnie zadziwia rzecz następująca, a mianowicie dlaczego tych ludzi, którzy do tej pory starali się śmieci selekcjonować, kompostować, dlaczego tych, którzy mają, prowadzą politykę rodzinną, powiedzmy, w małej rodzinie, dlaczego im się każe jeszcze? A mianowicie nakazuje im się ponownie przyjść do urzędu i ponownie wypełniać deklarację. Ja dokładnie pamiętam, co się działo, kiedy pierwszy raz te deklaracje tutaj się pojawiły, jakie były, jaki był chaos i jakie zamieszanie. Ja domyślam się, że urzędnicy w tej chwili są lepiej przygotowani, ale to oznacza, że znowu kilka tysięcy, chyba około 8 tysięcy nowych deklaracji, a to przynajmniej w tym zdaniu będzie ponownie trzeba było przynieść do ratusza i jeszcze raz wypełnić. Ja się zastanawiam, panie przewodniczący, czy w tej uchwale nie należałoby dokonać jakiejś korekty, ponieważ ja dostałem oczywiście wykładnię urzędników ratuszowych, że to nie jest zmiana opłaty, poziomu opłaty, to jest tylko uchylenie ulgi, ale to jest właśnie zmiana, jest nowa opłata. Dla tych ludzi, którzy to ulgę mieli do tej pory. I my ich ponownie chcemy ukarać tym, żeby stali znowu w kolejce, przynosili deklaracje i znowu się denerwowali i pocili w biurze osób klientów. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za ten głos. Ja pozwolę sobie też podejść do mównicy. Panie Radny, scenariusz nie zawiódł, ale jednogłośnie wiceprzewodniczącym Rady to pomagało. Natomiast odniosę się do tych projektów uchwał, dlatego że one mnie po prostu bolą. Bardzo dziękuję za głos radnego Krzysztofa Sikorskiego. Wiele lat patrzyłem na tej sali o kartę dużej rodziny. W końcu udało się tą kartę podjąć. Ona dawała pewne ulgi. Pamiętam, jak w sprawie ulgi śmieciowych, w cudzysłowie, walczyła pani Ewa Maciaszek także z Regionalną Izbą Ratunkową, ponieważ nie można było jakby tych ulg wprowadzić. Udało nam się wprowadzić, że w rodzinach wielodzietnych ta opłata nie była 12 zł, tylko zredukowana była do 2 zł na 6 kolejne dziecko. Teraz co my robimy? My musimy to zrobić. Szanowni Państwo Radni, my musimy to zrobić, bo ustawodawca nas do tego zmusza. To nie my jesteśmy źli, tylko Parlament, mówiąc o dobrze rodziny, tak jak powiedział to Pan, pięknie Pan Radny Ścisły, jest celem frazesu. Natomiast my teraz tą rodzinę pokażemy. Miała już ulgę i teraz tą ulgę będziemy musieli jej zabrać. Jako radni, ponieważ Parlament zmusza nas do tego. Dlatego też nie podejmujemy pewnych uchwał, panie radny, żeby pan nas rozumiał jako koalicję. Chcemy pewne rzeczy zrobić na ile to jest możliwe tutaj, mocną sprawę, żeby mieszkańcy wiedzieli, kto jest po ich stronie. Bo my musimy tę uchwałę przegłosować. Ja zgadzam się, że można kombinować z poprawkami, ale przez tyle lat pracy tutaj w Radzie wielokrotnie doświadczyłem tego, że ustawodawca zmusza nas, radnych, do postępowania teraz wbrew sumieniu. Szanowni Państwo, gdy mówiłem o wniosku Komisji Rodziny, miałem wniosek do pana prezydenta na myśli, nie do rady, bo rada nie ma takich kompetencji. Ale Komisja Rodziny jednomyślnie, jednogłośnie,
zwróciła się z wnioskiem, z prośbą do pana prezydenta o spróbowanie przemyślenia, co zrobić, żeby tych rodzin wielodzietnych nie karać teraz. One to odczuły jako normalną karę. Miały ulgę, nic się nie zmieni, tej ulgi nie ma. A więc panowie z Platformy Obywatelskiej, naprawdę, zastanówcie się, bo zanim będziecie mówili, że bronicie rodziny, czy to czegokolwiek, to zobaczcie, jakie wprowadzacie ustawy. Dziękuję bardzo. Ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, no ciężko się nie zgodzić oczywiście z tym wszystkim tutaj padało. Tylko problem jest trochę głębszy, bo trzeba by przypomnieć o tej historii, jeśli chodzi o uchwalenie uchwały odnośnie kwot opłat za gospodarowanie odpadami. I pamiętacie Państwo, ile było dyskusji, były różne propozycje. Była propozycja poboru opłat od ilości używanej wody. Wtedy niektórzy byli posądzani, że odeszli czci i wiary, bo jak to jest możliwe. I to społeczeństwo w szerokich konsultacjach społecznych powiedziało, że najrozsądniejszym, najuczciwszym sposobem na rozliczanie tego tematu jest rozliczanie odpadów od osoby. Natomiast, tak jak w każdym przypadku, czy to będziemy mówili o wyłączeniu ruchu samochodowego przy ulicy Śródmiejskiej, to część ludzi będzie musiała się zgodzić z tym, że ma być wyłączone. I tak samo, jeżeli będziemy chcieli nagradzać, chociaż w sumie to powinniśmy być wdzięczni, a nie nagradzać te osoby, które mają więcej dzieci i żyją w rodzinach wielodzietnych, to wtedy powinniśmy jako społeczeństwo spojrzeć na ten problem, jeśli chodzi o naliczanie opłat od mieszkania, a nie od osoby. No bo wtedy możemy rzeczywiście zrobić taką opłatę, że jak ktoś mieszka sam, no to żyje ekskluzywnie, ale troszkę drożej. Jak mieszka 8 osób w jednym mieszkaniu, no to żyje dużo skromniej, ale taniej. No przecież to jest naturalne. Natomiast na dzień dzisiejszy możemy postępować tylko zgodnie z prawem. Jeśli ustawa pozwala nam na taki, a nie inny pobór opłat, to musimy się z tym zgodzić, to wszystko. Natomiast jeżeli będą pomysły, jeżeli dojdziemy wszyscy do tego, że będziemy rzeczywiście wspierać rodziny wielodzietne, jestem otwarty na rozmowę. Bardzo dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, pan radny Dariusz. Szanowni Państwo, zgadzam właściwie nie do samej treści uchwały, tylko do samej dyskusji, która się tutaj rozpoczęła. I właściwie to była dworzem do rzeczy pana prezydenta, że ja bym najpierw się nie myślał tą drogą, że życie wody z niską temperaturą jest luksusem, życia z samotności może płacić więcej tytuły za mieszkanie osoby. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zrobić, żeby taką grę ewentualnie, czy można nie w jakiejś części odrzucać.
Przewodniczący, ja zamierzam wylewać trochę głos dzisiaj na temat rodzin wielodzietnych, bo i tak nic nie zrobimy z tej kwestii, bo wiadomo, że już klamka zapadła. Ja w takim razie apeluję, proszę pana prezydenta, aby wpłynął na podległych urzędników i zastosowano takie rozwiązanie w tej kwestii deklaracji, żeby ludzie nie musieli stać w kolejce, dodatkowo karać ich tym, że muszą stać w kolejce z tymi deklaracjami po kilka razy je wypełniać, bo wiadomo, że oczywiście zdarza się, że ktoś tam jest źle, nie w tym miejscu, ptaszek nie w tym miejscu przeciwny. Urzędnicy mogą wrócić do deklaracji, które zostały już przyniesione przez ludzi wielodzietnych, przez tych, którzy chcieli kompostować, niech sprawdzą i niech po prostu zawiadomią tych ludzi skutecznie. Ja nie mówię, że przez prasę, media, przez internet, tutaj tłumaczono, że przez internet to nie, bo nie wszyscy mają internet, to mi mogą być tak. Skutecznie. Niech zawiadomią, że od dzisiaj, czy od 1 lutego mają takie i takie stawki. Żeby ci ludzie nie musieli przerywać pracy, zostawiać te dzieci w domu i stać z deklaracją w kolejce. 8 tysięcy ludzi stało z domu z deklaracjami w kolejce. Panie prezydencie, o to mnie poprosiło. A co do ulgi i tak dalej, to oczywiście jestem za i jestem przekonany, że pan prezydent to uzmieni. Dziękuję bardzo. Ale przepraszam bardzo, panie radny, chciałem, żeby pan zaprosił wniosek, bo pan zwrócił się. To jest po prostu prośba do prezydenta, o wniosku nie mogę w tym momencie z tobą mówić. Dobrze, bardzo dziękuję. Czy ktoś z państwa jeszcze w tym punkcie chciałby zabrać głos? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania w tym A4. Bardzo proszę, kto z państwa jest za? Proszę o podniesienie mandatu. 25% za. Dziękuję, nie mam przeciwnych. Stwierdzam przyjęcie uchwały. A5. Udzielenia pomocy finansowej województwu wielkopolskiemu na zadania z zakresu kultury. Strona 46-47. Co roku miasto Kalisz wspiera finansowo instytucje kultury działające w mieście i zaspokajające zbiorowe potrzeby naszej wspólnoty, których organizatorem jest samorząd województwa wielkopolskiego. Są to teatr imieniem Wojciecha Włosławskiego, Centrum Kultury i Sztuki, Muzeum Okręgowej Ziemi Kaliskiej. Przekazanie środków następuje w wyniku umowy zawartej między miastem a województwem wielkopolskim. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały Komisja Edukacji, Kultury i Sportu oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kalisz. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Proszę o przegłosowanie uchwały. Kto jest za? Za. Kto jest przeciwny?
Kto się wstrzymał? Nie ma. Są zapisze 4 osoby na sali. Dziękuję. Stwierdzam przyjęcie uchwały. Bardzo proszę, art 7. Zmieniająca uchwała w sprawie nadania statutu miejskiemu ośrodkowi pomocy społecznej w Kaliszu, wykona od 50 do 52. Przygotowanie uchwały zmieniającej ma na celu wprowadzenie do zadań zapisanych w statucie ośrodka dodatkowego zadania, a także dostosowanie innych zapisów statutu przyjętego przez Radę w 2010 roku do aktualnych uregulowań ram. Otrzymaliście Państwo poprawkę tego projektu uchwały. Proszę o zabranie głosu Panią Prezydent. Bardzo proszę, Pani Prezydent. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, Szanowni Państwo, w Dzienniku Ustaw 2015 roku, opozycją 163, ogłoszony został tekst jednolity ustawy o pomocy społecznej. Zmiana ta nastąpiła już po przygotowaniu i zaparowaniu projektu uchwały. W związku z powyższym proszę Państwa o uwzględnienie powyższej zmiany w projekcie uchwały zmieniającej. Dziękuję bardzo. Dziękuję Pani Prezydent. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja. Komisja Prawa, Urzędu Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego, Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej. Projekt uchwały wraz z całą poprawką 11 lutego bieżącego roku pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kalisza. Czy ktoś z Państwa w tym momencie chciałby zabrać głos? Nie widzę. W takim razie proszę o przegłosowanie najpierw autopoprawki. Kto z Państwa jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie ma nikogo, 24 osoby na sali. Teraz proszę o przegłosowanie uchwały wraz z autopoprawką. Kto jest za? 24 głosy za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie ma. 24 osoby na sali. Art 8. Wyrażenie woli utworzenia Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska. Strony 53-54. Podjęcie uchwały wynika z konieczności dostosowania istniejącej formy prawnej zarządzania zintegrowanymi inwestycjami terytorialnymi aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej do wymogów Komisji Europejskiej. Na nowy model tej współpracy pod nazwą Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska jednogłośnie zgodziły się 24 jednostki samorządu terytorialnego wchodzące w jej skład. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Prawa Rządu Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego, Komisja Rozwoju Gminy Miasta i Integracji Europejskiej, Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Bardzo proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa jest za? 24 głosy za. Kto się wstrzymał? Kto przeciwny? Nie widzę. 24 osoby na sali. Dziękuję. Stwierdzam przyjęcie uchwały. Art 9. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla miasta Kalisza na lata 2015-2023 strony 55-66. Podjęcie uchwały dotyczy zmian w załączniku nr 2 pod nazwą wykaz przedsięwzięć do wieloletniego planu finansowego, które wprowadzono na podstawie wniosku dyrektora Zarządu Dróg Miejskich. Projekt uchwały omówiły i pozytywnie zaopiniowały komisje merytoryczne, Komisja Rozwoju Gminy Miasta i Integracji Europejskiej, Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej, Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kalisza.
zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa jest za? Głosy za. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 23 osoby na sali, tak? Dziękuję bardzo. Dziękuję. Stwierdzam przyjęcie uchwały. A 10. Zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok. Projekt uchwały otrzymaliście Państwo w materiałach sesyjnych. Szczegółowe informacje o zmianach w budżecie na 2013 rok sporządzone na podstawie wniosków naczelników wydziałów, kierowników biur, dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej są zawarte w uzasadnieniu projektu uchwały. Autor prawny w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok dostaliście Państwo na 9 lutego 2015 roku. Proszę o zadanie głosu w tej sprawie panią Irenę Sawicką, skarbnika miasta. Przypadają ważne rocznice i jubileusze dotyczące słynnej rodziny Pomiędzy.
związane z naszym miastem. Z propozycją upamiętnienia i działalności muzycznej wystąpiły organizacje pozarządowe, takie jak Stowarzyszenie Towarzystwo Muzyczne Alfreda Kuchnickiego, Polskie Towarzystwo Muzyczne, Towarzystwo Szukańskie, Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Stowarzyszenie Pomocy Sztuki Łyżka Mleka. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Edukacji, Kultury i Sportu oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Krakowie. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, mam tutaj przedstawiciela. Proszę, dobry moment. Jestem koordynatorem projektu Elżbieta Piszczorek-Dzwonna. Witam Państwa serdecznie w nowym zakresie roku. Pierwszy dzień nowego roku to jest czas podsumowania tego, co było, jak i przedstawiania tego, co nas czeka. W 1922 roku przewodnik Hański w czasie, kiedy rodzina Wielkopolski przyjechała do naszego miasta, napisał: pozyskanie artystycznej rodziny Wielkopolskiej dla naszego miasta uważać należy za bardzo szczęśliwy dla prostu. A wykorzystanie prześlicznego talentu i dużych umiejętności za wielki krok postępu w rozwoju poczucia muzycznego wśród Hańczyków. Podobnie po prawie 100 latach sekretarzy listu intencyjnego stowarzyszenia, które Państwo przed chwilą zostały wymienione, podjęły decyzję o pomocy w prowadzeniu rodziny Wielkopolskiej do Chęci. Zainaugurujemy ten rok rodziny Wielkopolskiej koncertem 6 marca w sali imienia Alfreda Wielkopolskiego z programem koncertu wykonania Wielkopolskiej i z honorowym udziałem pani profesor Bartek Wielkopolski, honorowego Roberta Gajsza i pana Józefa Wielkopolskiego, urodzonego 89 lat temu w Kaliszu przy ulicy Markowej 5 w Rzucławie. Nasze stowarzyszenia inaugurują ten rok i będą kończyć ten rok. Na zakończenie tego roku zamierzamy zorganizować turniej kulturalno-sportowy. Dlatego, że ucznie pana Alfreda Wielkopolskiego w latach 20. był syn prezydenta miasta Kalisza Bronisława Wszystkiego. Ten syn Jerzy, zwany Scyberium Kura, był muzykiem i był sportowcem. Tak się zdarzyło, że palcem udzielał ludzi z zawoda i oddał się do muzyki. A zatem jest to powód, który uważa się, ażeby zakończyć drogę Wielkopolską turniejem młodych sportowców i turniejem kulów wielkopolskich. To, co się wydarzy w ciągu tego roku, to są działania, które podejmą wszyscy mieszkańcy Kalisza. My tylko zaczynamy, jak kończymy. Wszystkie wydarzenia, które będą się odbywały, wszystkie działania w sferze muzyki, w sferze publicystyki, konferencji i różnych innych działań, które zajmowała się Akademia Wielkopolska, należy do społeczności Kalisza, należy do organizacji pozarządowych, należy do instytucji miasta, należy do biznesu kalisyjskiego, należy do nas wszystkich. Zachęcam wszystkich Państwa, jak i całą społeczność kalisską do zorganizowania sobie na roku rynku. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciał zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o
Dziękuję Państwu. Stwierdzam przyjęcie uchwały. A 12. Zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Ministrów Kalisza zbadania skarg pana Mateusza Antonczyka na działalność prezydenta miasta Kalisza. Rada Miejska Kalisza zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego z ustawą o samorządzie gminnym jest organem właściwym do zlecenia Komisji Rewizyjnej szczegółowego zbadania skarg pana Mateusza Antonczyka na działalność prezydenta miasta Kalisza. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto jest za? Dwadzieścia trzy głosy za, kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie ma. 23 osoby na sali. Dziękuję. Stwierdzam przyjęcie. Przepraszam, 22 osoby na sali, 22 osoby za. Wtykam przyjęcie uchwały. A 13. Zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia wiceprzewodniczących stałej komisji Rady Miejskiej w Kaliszu. Zmiana polega na rezygnacji na funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Prawa Porządku Publicznego oraz Samorządu Oświatowego pana Stanisława Barczewskiego. Odwołanie destynacji Dariusza Golińskiego na funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Desygnowanie na funkcję pana Marcina Zmudę. Podjęcie uchwały jest zgodne ze statutem Kalisza miasta Warszawa powiatu. Bardzo proszę panią przewodniczącą Magdalenę Stylacką o odczytanie. Opinia nr 0012/3/11/2015. Komisja Prawa Porządku Publicznego oraz Samorządu Oświatowego. Komisja na posiedzeniu w dniu 2 lutego 2015 roku na wiceprzewodniczącego Komisji Prawa Porządku Publicznego oraz Samorządu Oświatowego Rady Miejskiej Kalisza zdecydowała pana Stanisława Barczyńskiego. Dziękuję bardzo. Bardzo było. Proszę pana przewodniczącego Mirosława Barczyńskiego. O czytanie opinii. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni Wysoka Rada, szanowni państwo. Opinia nr 0012/1/2015 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza. Komisja na posiedzeniu w dniu 9 lutego 2015 roku cofnęła rezygnację na funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza pana Tadeusza Grodzińskiego. I druga, opinia nr 0012/1/30/2015 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza. Komisja na posiedzeniu w dniu 9 lutego 2015 roku na wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza desygnowała pana Martina Zmudę. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu przewodniczącemu. Projekt uchwały powstał na podstawie opinii merytorycznej Komisji, Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Oświatowego, a także Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Bardzo proszę. Szanowni Państwo, Wysoka Rado, Samorząd Kaliski nawet w odległej przeszłości za radnego, który nie ma tylko jakiś interes, bo taki głosować w swoim sprawie, bo tutaj głównie nie różnych odbiorów dokumentów. Ja chciałbym tutaj pokazać inną stronę kultury politycznej i wyznać nas to bardzo dobrze, że tak powiem, w naszym
mnie osobiście, chciałbym się poddać wyłączeniu w tym głosowaniu, bo uważam, że to powinno być, szczególnie, że skontrastować się z wydarzeniami poprzedniej kadencji. Tak się tylko zastanawiam, to samo odwołanie, powołanie, nie są jakiegoś datu pomiędzy dwiema teoriami, a może by trzeba łącznie rozpatrywać, czy to jest bardziej kara kontrolowania niewygodnych bardzo spraw dla obecnej koalicji pana profesora Sawińskiego. Nie wiem, dobrze oczywiście, no zaproponowano tutaj kontroli bardzo ważne w mojej opinii, która nastąpiła dzisiaj, nie wiem, chronicznie, merytorycznie materiałów, które ja osobiście oceniam jako takim politycznym waszym na zamówienie z co najmniej dwoma dnami, ale to o tym będziemy dużo tutaj widzieli. Już to bardziej nagroda, że w opisku, że właśnie zajęliśmy ustami takie dane w mojej ocenie na jednym zdjęcie i zablokowanie tej kontroli na potrzeby sesji Rady Miejskiej nastąpiło. Czy jest tak, czy tak, czy te dwa powody są ważne naraz, jedno jest pierwsze. Wprowadzana jest zasada tajności, blokowania, mycia rączek i pilnowania przez swoich interesów Panie Prezesem Rządowym. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panu Radnemu. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, Pan Radny Starszyński. Panie Prezydent, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Mnie w tej wypowiedzi cieszy tylko jedno, chociaż nie wiem, czy do końca oportunno. Mierzycie się z Panią. Dziękuję bardzo. Ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. W takim razie proszę o przegłosowanie uchwały. Kto jest za? Przewodniczy to panie. Na sali jest. Podczas posiedzenia komisji 25 lutego 2015
2015 roku koordynator zespołu kontrolnego do sprawy zbadania skarg pana Zygmunta Bartolika, pan radny Dariusz Witold z SLD przedstawił zmienioną wersję uzgodnionego wcześniej protokołu. Sugerując jednocześnie, że prawidłowe były poza prawne działania prezydenta miasta Kalisza skutkujące ewentualnymi procesami przed sądami administracyjnymi. Po trzecie, podczas posiedzenia Komisji Rewizyjnej 9 lutego 2015 roku głosami koalicji przyjęto rekomendację dla tymczasowego przewodniczącego komisji bez żadnego merytorycznego uzasadnienia. Jedynie radny niezależny Krzysztof Ślicy stwierdził, cytuję, powołanie pana Dariusza Kierzyńskiego na stanowisko wiceprzewodniczącego komisji było przykusem, jaki opozycja zrobiła koalicji. I za to powinien ten usług mianowanego radnego zostać odwołany także przewodniczący komisji rewizyjnej. To, co pan radny Ślicy nazywa przykusem, ja pozwolę sobie nazwać demokracją. Na tym samym posiedzeniu komisji 9 lutego 2015 roku pani radna Starzyzna Małgorzata ze Stowarzyszenia Wspólny Kalisz zgłosiła wniosek, który mimo informacji, że jest niezgodny ze statutem Kalisza Miasta na prawach powiatu, został w ustawie koalicji przyjęty, a dotyczy organizacji pracy komisji, co według statutu miasta mieści się w gestii przewodniczącego komisji rewizyjnej. A konkretnie, że posiedzenia komisji rewizyjnej mają się odbywać w czwartek o godzinie 10:00. Działania te traktuje jako próbę sterowania opozycji i próbę wpływania na niezależność komisji rewizyjnej. Działania takie nie mają precedensu dotychczasowej pracy samorządu miasta. Komisja rewizyjna kontroluje zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym z 9 marca 1990 roku, tutaj wymieniam odpowiednie dzienniki ustaw, działalność wójta, w tym przypadku prezydenta, gminy, jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy. Ograniczenie zakresu kontroli przez zmianę planu pracy powoduje, że zadania te nie mogą być wykonywane. Stawiam pod znakiem zapytania sens działania komisji rewizyjnej. Szanowny panie przewodniczący, przed kilkoma miesiącami zaproponował pan przewodniczący tej komisji początkowo mają podejmowane na jednak po przemyśleniu, pod wpływem wypowiedzi pana prezydenta, o jawności, transparentności władzy, a także w poczuciu odpowiedzialności wobec mieszkańców miasta, zdecydowano się podjąć to wyzwanie. Jednak w praktyce okazało się, że jest zupełnie inaczej. Inaczej, o czym świadczą przytoczone powyżej fakty. A także to, że do komisji tej zapisali się wszyscy radni koalicji, którzy zgodnie z ustawą mogą być jej członkami. Ustawa bowiem zabrania wprost uczestnictwa w komisji rewizyjnej członków prezydentów rady. Taka ustawa rady koalicji spowodowała, że komisja rewizyjna nie spełnia swoich ustawowych funkcji, wobec powyższego moje dalsze jej przewodniczenie uważam za bezcelowe. Postępowanie rady koalicji tak naprawdę wpływa na niezależność komisji i stanowisko przewodniczącego komisji. Jednocześnie deklaruję, że będę wypełniał funkcję kontrolną Rady Miejskiej Kalisza z pomocą innych instrumentów prawnych przynależących prawnemu gminy, a także sprawdzać i odnosić się do treści protokołu Komisji Rewizyjnej Publicznej. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan radny Jacek Machuta.
Tak, bardzo proszę. Dlaczego uważałem, że to był psikus?
ponieważ doskonale wiedziałem, że zaczną się tak zwane pałacowe intrygi, na których tak naprawdę społeczeństwo naszego miasta niczego nie zyska. My będziemy się bawili w medialne zagrywki, dziennikarze będą się podniecać tekstami, które zostały wygłoszone, a tak naprawdę obywatele będą pisać skargi, które może nie będą obiektywnie rozpatrzone, jeżeli nie będzie opozycji w komisji rewizyjnej. I wy narażacie w tym momencie opozycja swoim brakiem odpowiedzialności i zabawą w intrygi pałacowe, bo tak to nazwę, mieszkańcom naszego miasta na to, że skargi na prezydenta Kalisza nie będą rozpatrzone obiektywnie. W związku z powyższym uważam to tylko i wyłącznie za akt piękny i strzelisty, ale niestety szkodliwy dla interesów publicznych. Dziękuję bardzo. Wyszło zatem w uchwale, to przeszło na uchwałę.
finansowych i innych, to nie wiem, może pana prezydenta, no, ale ja sobie nie życzę, żeby takie słowa z tobą do mnie padały, ponieważ rzetelnie i merytorycznie, przez wiele pracowań w samorządzie, tak się dzieje. I też próbowałem podjąć problem, podejmowałem próbę tutaj, dobrej pracy. Ciekawe, jak pan nazwie to, co się dzieje choćby z tym protokołem w sprawie szczepionek, który teraz się dzieje, jakby inaczej. Pani Kamila Majska została w poprzedniej kadencji opuszczona przez swoich kolegów z komisji telewizyjnej. No właśnie, no właśnie. No tak w kwestii uczciwości. No właśnie. Szanowni Państwo, jesteśmy na projekcie zmian, tak? Proszę w takim razie, jakby na prawie zrobiono reprezentację Komisji Budżetu i Finansów, to po wykreśleniu z tej komisji i do pisania do Komisji Rozwoju. Zmieniamy pana. Bardzo proszę, jeszcze raz może, żeby nas rada mowa, dlatego że nie chciałbym, żeby było pomyłek, tak? Bo dużo jest zmian. Dobrze, dziękuję bardzo. Pan Grzegorz Kwiatkowski, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Panie Prezydenci, Wysoka Rada, zaproszeni goście. Bardzo jestem wzruszony, że Pani Majewska nazwała mnie, że postąpiłem jak dzieckiem, więc dzieckiem byłem 70 lat temu. Dziękuję. Szanowni Państwo, bardzo proszę, żebyśmy się skoncentrowali na to, co to są zmiany pracy w komisjach. Będą oświadczenia, wnioski, inne jeszcze wystąpienia. Teraz tylko zmiany komisji. Bardzo proszę pana Jacka Konopka. W tym punkcie zmiana pracy w komisji, tak? To proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada. Po raz kolejny pan Przewodniczący odsyła mnie do innego punktu wypowiedzi, bo już tą wypowiedź usiłuję ograniczyć, ale nie o tym chciałem powiedzieć. Chciałbym, a po co do wypowiedzi pana radnego Ścisłego, bo mamy dużo osób obecnych dzisiaj na sali zaproszonych. Zaczęliśmy obrady z godzinnym opóźnieniem wobec zaproszeń. I był pan na komisji, mogę rozłożyć sesji, ale już oczywiście. Natomiast Państwu należy się informacja, dlaczego tak się stało. Otóż komisja trwała tak długo i dyskutowaliśmy na tej komisji, a na wniosek pana radnego Ścisłego zostały zdjęte z porządku obrad kwestia rozpatrzenia skargi pana Bartulika i dzięki temu musimy powrócić na stole. I bynajmniej nie były to intrygi pałacowe opozycji, a wręcz odwrotnie, panie radny. W związku z tym ta uwaga myślę, że jest nietrafiona i chciałbym, żeby to było jasno powiedziane. Dziękuję. Szanowni Państwo, bardzo proszę już w tym punkcie. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, którzy dzisiaj jesteście w opozycji, to co miało miejsce przed chwilą, za nas nie nas proszę powiedzieliśmy. Proszę świecić mi nas, to co miało miejsce dzisiaj w godzinie 8 rano. Tutaj Pan Majska tłumaczył, dlaczego komisja odbyła się godzinę później. Otóż proszę Państwa, to właśnie Pan Prowadzący Mirek Gabrysia zmieniał skład osobowy komisji, w której Państwo uczestniczyliście, zapisywaliście się do poszczególnych komisji, chociaż doskonale wiedzieliście, że dzisiaj zrezygnujecie. To oczywiście nie duże rozpatrywanie tych skarg. No i też szacunku dla Państwa, no po prostu sesja odbyła się godzinę później, tylko po to, żeby zrobić im jakąś tam zasłonę, a przed chwilą nie miało miejsce to, co już było zaplanowane. Chciałbym się również odnieść do tego, co mówił pan Gabrysia, już nie przewodniczący, ale powiedział pan, że przez 12 lat, gdy pan przewodniczący,
przewodniczącym komisji, znaczy pracował pan w komisji rewizyjnej, a przed dwie kadencje był pan przewodniczący. Otóż przypomnę panu, że przez te 12 lat komisja rewizyjna działała w ten sposób, że zawsze był przewodniczący opozycji, a wiceprzewodniczący był z koalicji. Tak samo jest teraz, więc dziwię się, że państwo to nie odpowiada. Także dziękuję bardzo. Szanowni państwo, bardzo proszę. Naprawdę mamy punkt odnośnie zmian w komisjach. Panie przewodniczący, przepraszam, bardzo króciutko. Panie radny Adamie, zmieniłem skład osobowy kontroli, wiedząc, że rezygnuję z tej komisji, dlatego wpisałem się ze zespołu kontrolnego ja i pan Działkowski. I to było o to, żeby usprawnić działanie komisji. Następnie były kontrole, gdzie prosiłem państwa, bodajże trzykrotnie, żebyście się państwo zapisali do zespołu kontroli, wiedząc, że nikt od nas nie będzie mógł tych kontroli przeprowadzić. Nikt nie wyraził zgody, mimo że próbowałem mnie państwa do tego prosić. Nie mieliśmy innego wyjścia i dlatego tak musieliśmy zrobić. Dziękuję bardzo. Pan poseł i kończymy dyskusję. Udzielam głos jeszcze pani Małgorzacie Zarzyckiej. Pan zgłaszał się, panie radny Rynku. Faktem jest, że zmieniłem się skład osobowy komisji, w której uczestniczył pan, nie pamiętam jeszcze kolega tam z pozycji. Niemniej jednak powstał też komisja, której koordynatorem zdaje się być pan, składnik wszedł również pan radny Kołaczewski. Nie było wyjścia, bo pan nikt nie chciał. Nie, 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 zgłaszamy do kancelarii rady, to przynajmniej
mogli przygotować odpowiedni projekt, żebyśmy nie musieli robić to tutaj w ten sposób, zabierając Państwu i wszystkim czas. Zanim odczytam autopoprawkę, pozwolę zwrócić się do Państwa. Panie Prezydencie, Panie Prezydent, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, jako Przewodniczący Rady Miejskiej Kalisza chciałbym poinformować, a przede wszystkim niech to będzie informacja, a jednocześnie prośba. Szanowni Państwo, zgodnie z artykułem 18a, ustęp 2, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy, nie statutu miasta Kalisza, w skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje, o których mowa w artykule 19 ust. 1, to jest przewodniczący i wiceprzewodniczący. Oznacza to, że członkami komisji rewizyjnej obligatoryjnie muszą być przedstawiciele klubu radnych, no wszystkich radnych. W świetle powyższego bardzo proszę o przemyślenie powyższej kwestii i zgłoszenie swoich przedstawicieli przez Radę Opozycji do pracy po prostu w tej komisji, aby już na najbliższej sesji można było podjąć uchwałę, która będzie wypełniała obowiązki, na które nakłada na nas ustawa. Szanowni Państwo, nie możemy działać niezgodnie z prawem. Ja chciałbym prowadzić tę sesję jak najlepiej. Ale chciałbym też, abyśmy zdali sobie sprawę, że musimy spełniać pewne obowiązki. Obowiązki ustawowe, które my, jako samorząd, musimy respektować. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze teraz chciałby, bardzo proszę, czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Przepraszam. Panie Przewodniczący, Państwo Prezydencie, Wysoka Rado. Ja tylko nie to sprawy, gdzie nic mu nie pomoże. Bo to tymi górnymi. Chciałbym powiedzieć tak, że Rady Sztabu Rado 14, w dniu dzisiejszym, no źle się stało, że doszło do takiej sytuacji, że ktoś pożarował to. Radni klub opozycyjny, gremialnie, co do jednego, czy co do jednej osoby, występują z komisji rewizyjnej, nie chcą podejmować prac w tejże komisji. Z kilkoma radnymi, które są na sali, pan Wielbuki, starsz funkcjonariusz Rady Miejskiej Kalisza, jest to element, który zdarzył się po raz pierwszy w historii kalińskiego samorządu. Ja w czasie przerwy rozmawiałem z kilkoma radnymi, także opozycyjnymi, i powiem tak, że nie mogę się zgodzić z taką oto sytuacją, że po kilku spotkaniach na posiedzeniu komisji rewizyjnej następuje nagły zwrot aktywności większości członków rady. A gdzie taka lista nieustępliwość, gdzie chęć doprowadzenia do sytuacji, które rozwiązują określone problemy, jeśli chodzi o manipulację i dostęp, jest w gestii komisji rewizyjnej. Chciałbym jeszcze raz pochylić się nad rezygnacją i powiedzieć też taką refleksją pana przewodniczącego Gabysia. Funkcjonujemy w tej razie też kiedyś kadencji. Zawsze pamiętam pana Gabysia jako tego, który stał na pozycjach interesu miasta, interesu tego, co dla mieszkańców jest najważniejsze. Ja mam świadomość tego, że można mieć uwagę co do ustawy radnych, które pracują w komisji rewizyjnej, ale nie wolno od razu
programie. Chciałbym na koniec zaapelować do pana radnego Gabrysiaka, do wszystkich radnych z klubów Krakowskiego, by przemyśleć jeszcze raz tą formułę prezentacji z komisji telewizyjnej, bo ta dzisiejsza decyzja nie do końca dobrze zaświadcza o naszej postawie. Dziękuję za uwagę. Szanowni Państwo, czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos w sprawie? Dziękuję za radę, jak stanę. Szanowni Państwo, proszę powiedzieć się w razie na nową uchwałę o projektu uchwały Rady Ministrów i Kalisza w sprawie zmian w składzie osobowego Komisji Rady Ministrów i Kalisza. Bardzo proszę, Szanowni Państwo, o uwagę czytali tą poprawkę. Jeśli będą jakieś uwagi, to je po prostu naniesiemy. Proszę? Zgórę przepraszam, jeśli będą jakieś. Stosownie do wniosków osób zainteresowanych, dokonuje się zmiany w projekcie uchwały w sprawie zmian składu osobowego Komisji Rady Miejskiej w Kaliszu. Podpunkt A. Paragraf pierwszy otrzymuje brzmienie. Na wniosek zainteresowanego dopisuje się radnicza Kolejnickiego, radnego Rady Miejskiej Kalisza do składu osobowego Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miejskiej Kalisza, a także do składu osobowego Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej Rady Miejskiej Kalisza. Punkt drugi. Na wniosek zainteresowanych zapisuje się Anna Zielka, radna Rady Miejskiej Kalisza, do składu osobowego Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej Kalisza. Punkt trzeci. Na wniosek zainteresowanego dopisuje się Piotra Lisowskiego, radnego Rady Miejskiej Kalisza, do składu osobowego Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej Kalisza. Punkt czwarty. Na wniosek zainteresowanego dopisuje się Jacka Knopkę, radnego Rady Miejskiej Kalisza, do składu osobowego Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miejskiej Kalisza. Punkt piąty. Na wniosek zainteresowanego dopisuje się Estana Tarwika, radnego Rady Miejskiej Kalisza, do składu osobowego Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miejskiej Kalisza. Punkt szósty. Na wniosek zainteresowanego dopisuje się Radosława Kołacińskiego, radnego Rady Miejskiej Kalisza, do składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kalisza. Punkt B. Po paragrafie pierwszym dodaje się paragraf pierwszy A w brzmieniu. Punkt pierwszy. Na wniosek zainteresowanego skreśla się Mirosława Kołysiaka, radnego Rady Miejskiej Kalisza, ze składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza. Podpunkt drugi. Na wniosek zainteresowanego skreśla się Dariusza Groźnickiego, radnego Rady Miejskiej Kalisza, ze składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza oraz Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kalisza. Podpunkt trzeci. Na wniosek zainteresowanego skreśla się Jacka Konopkę, radnego Rady Miejskiej Kalisza, ze składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza. Punkt czwarty. Na wniosek zainteresowanego skreśla się Estana Tarwika, radnego Rady Miejskiej Kalisza, ze składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza. Podpunkt piąty. Na wniosek zainteresowanego skreśla się Radosława Kołacińskiego, radnego Rady Miejskiej Kalisza, ze składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza. Na wniosek zainteresowanego skreśla się Pawła Kołębiaka, radnego Rady Miejskiej Kalisza, ze składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza. Na wniosek zainteresowanego skreśla się Sławomira Czarnowskiego, radnego Rady Miejskiej Kalisza, ze składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza. Punkt ósmy. Na wniosek zainteresowanej skreśla się Antek Zięba, radna Rady Miejskiej Kalisza, ze składu
9 na wniosek zainteresowany skreśla się Joanna Mancewicza, Radny Miejskiej Kalisza ze składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza. Punkt 10. Na wniosek zainteresowanego skreśla się Grzegorza Kierowskiego, Radnego Rady Miejskiej Kalisza ze składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza. 11. Na wniosek zainteresowanego skreśla się Martina Zmudę, Radnego Rady Miejskiej Kalisza ze składu osobowego Komisji Rozwoju Gminy Miasta i Integracji Europejskiej Rady Miejskiej Kalisza. Wysoka Rado, czy w tym punkcie ktoś z Państwa chciałby zabrać głos, albo zobaczył jakiś błąd, albo jakąś inną sytuację, której należałoby teraz powiedzieć? Patrzę się na radnych prawnych, wszystko w porządku? Dobrze. Czy są jakieś uwagi? Nie ma uwag. W takim razie przechodzimy do procedowania nad uchwałą. W związku z tym, że Szanowni Państwo, mamy jeszcze taką sytuację, że do końca nie wiemy, jak jest zgodnie z prawem, że do kancelarii proszę o chwileczkę cierpliwości. Dobrze. Jeśli jest, przepraszam, ale chcę rzeczy konsultować. A więc głosujemy w tym momencie autopoprawkę do uchwały, którą przedstawiłem przy bardzo dużej uwadze Państwa. Kto jest za autopoprawką, która jednocześnie w tym momencie jest tak naprawdę projekt całej uchwały, ale taka jest procedura. Kto jest za podjęciem? Bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Nie ma głosów przeciwnych, nie ma wstrzymujących. W takim razie jeszcze raz przegłosujemy już teraz całą uchwałę w takim kształcie, jaką Państwu przedstawiłem. Bardzo proszę, kto jest za podjęciem tej uchwały? Wraz z poprawką oczywiście. Ten sam skład. Bardzo dziękuję. 24 głosy za, nie ma głosów przeciwnych, nie ma wstrzymujących. Stwierdzam przyjęcie uchwały. Przechodzimy do punktu 6 rzymskiego. Odpowiedzi na interpelacje. Z informacji przekazanych przez Kancelarię Rady Miejskiej wynika, że radni, którzy złożyli interpelacje i zapytania na piśmie, otrzymują na bieżąco odpowiedzi na piśmie w terminie zgodnym ze statutem miasta. Czy w tym punkcie, bo mieliśmy krótką przerwę pomiędzy sesjami, a więc mogę odpowiedzi nie wrócić. Bardzo proszę, pan doktor Staszewski. Ale proszę w takim razie. Tak, punkt 6, duży rzymski. Proszę.
udzielania dotacji celowej na dowiesk do finansowywania kosztów inwestycji projektowo-publicznych realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi. To jest ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały. Bardzo proszę o przegłosowanie tego tekstu. Ja przepraszam za te warunki. Bardzo proszę, kto jest za? Tak, 24. Proszę. Nie. Tak. 24 głosy. Thank you.
w niedzielę miejsca parkingowe w pobliżu bloku w Czujnicy i Czaszkowskiej zajmują kontynuacje za oczy. Zamiast parkować swoje samochody w miejscach udostępnianych przez uczelnie, gdzie również obowiązują opłaty. Ponadto mieszkańcy stanowczo podnoszą kwestię zapewnienia miejsc bezpiecznego postoju dla rodziców prowadzących dzieci do szkoły podstawowej nr 16, która położona jest w Czujnicy Czaszkowskiej. Zdesperowani mieszkańcy we wniosku o podjęcie działań mających na celu rozwiązanie nadmiarowego problemu proponują poszerzenie płatnej strefy parkowania o ulicę Czaszkowską. Proszę pana prezydenta o podjęcie niezbędnych działań, które wyjdą na przeciw opisanym wyżej problemom zgłaszanym przez mieszkańców naszego miasta. W tym momencie chciałam przekazać na ręce pana prezydenta wniosek mieszkańców wraz z załącznikami, które są w postaci 49 podpisów mieszkańców wraz z adresami oraz dokumentacją fotograficzną. Informacja, jaki jest sens utrzymywania takiego podmiotu gospodarczego, czy my w ogóle otrzymujemy
ile, jak, gdzie, co jeszcze jest pan Stefan Lis w innym miastu, jeśli nie jedno, znakomicie, ale czy wszystkie nauki mowy zostały wyrobione? Czwarta interpelacja, panie prezydencie, dotyczy gruntów nadmorskich w miejscowości Jarosławiec, gmina Ostrowino. 5 hektarów ziemi nad morzem. Kiedyś była tam silna ekipa prezydencka, która się zastanawiała, co z tym panem zrobić. Proponuję sprzedać. Będzie z tego kilka milionów złotych i można je przeznaczyć na boiska szkolne dla dzieci niepełnosprawnych.
Wyrada jest niepotrzebna do zapewnienia przedobrowienia mandatu prawnego oraz do informowania mieszkańców Kielca. Używają jeszcze prawo wymieniać, co to jest charakter miejski, co jest to tak naprawdę zależy. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Prezydenci, Szanowni Państwo Zebrani. Ja mam proszę Państwa krótkie informacje dotyczą pierwsza chodzi o ulicę, proszę Państwa, Państwo wiedzą, Korteckiego, spotykałem się ze szkołą 13, więc taka polska uliczka i za 50 milicja. Co z tego można powiedzieć? Polska, to polska uliczka 3, też, proszę Państwa, prawie 15, to jedna z rodziny. I pierwsza informacja, którą myślałem, a bardzo chodziło o ustawienie na pierwszy. I prace były zrobione, ale muszę powiedzieć, że proszę Państwa, po tym czasie jest gorzej, jak było przed. Mam prośbę, że mamy te materiały, które można uzyskać w tym wieku, i mam nadzieję, że po tym teraz naprawdę ta wróżka naprawdę będzie całkiem przyjemna. Bo w tej chwili, proszę Państwa, każda parowo podeszło. To było to i druga interpelacja o tym wreszcie całej uliczki, też 2 lata temu prosiłem, proszę Państwa, o samochodowanie się na pośpiewaniu. W tej chwili ta uliczka jest, proszę Państwa, 120 metrów i muszę powiedzieć, że tam panują w tej bliskiej ciemności. Ludzie, którzy tam mieszkają, są naprawdę, proszę Państwa, nie mogą uwierzyć, że to jest blisko miasta uliczka, dzieci do szkoły i proszę Państwa, ja naprawdę zimą jest nie można tam przejść. Mają w ogóle problem, że dojdzie do szkoły. I nawet z tego czasu deklarowałem, że podniosę koszty za to. Nie chodzi, proszę Państwa, o trzy banki. Z tego co wiem, dam sygnały, że podobno jest możliwość. No liczę, proszę Państwa, 2 lata czekałem, liczę, że w ciągu jeszcze 5 lat te banki zostały. Dziękuję bardzo. Pan Mirosław Krawiśak. Panowie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Panie Prezydencie, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Mam krótką interpelację, dotyczy wielorodowych psów. Wiele osób w dzielnicach domów rodzinnych posiada psy. Niestety często nie są zanikane na psach właścicieli i dotyczy to świetlice, kierownice, szczyty ogrodowe. Nie że duże to nie powinno mieć miejsca. Straż miejska odbiera częste informacje i odpowiednio reaguje na te zgłoszenia, ale on tutaj udało na miejsce paru na cały staje się właściciela tego. Przypominać o obowiązku zamykania psów lub nawet starym zwyczajem szkolenie na słuchach poszczególnych przypominających o obowiązku pilnowania zwierząt i także jakie za to pożądanie.
sprawą, to być może to jest ważna sprawa, natomiast niedawno powstał taki nowy market na serii największą między publicznością i Polonezią Polskiego. Obiekt jest bardzo ładny, nie wiem czy Państwo widzicie, natomiast żeby dostać się do tego obiektu, ktoś, który ma samochód, musi przejść kawałek na prawą ulicę. I w momencie, kiedy no, są na 3 wiatry, tak? I w ogóle nie ma chodnika, w czasie jest bardzo dużo miejsca. I w sytuacji, kiedy na przykład kobieta z wózkiem chciała dostać się, to musi 15 metrów tak naprawdę przejść ulicą. Chociaż nie ma nawet przeciwka samochodu, pieszy nie ma gdzie wystąpić, ponieważ to przed latami. A w sytuacji, kiedy pomada czy coś, to będą dostępne. Też chciałem się zwrócić zapytanie do pana prezydenta, czy na etapie podjęło projektowania, czy to wydział zarząd dróg miejskich, czy wydział budownictwa, wziął to pod uwagę. Jak również jak to się ma do policji, która ma czuwa na bezpieczeństwie ruchu drogowych. Tak jak mówię, dopóki nie dojdzie do tragedii, to pewnie nikt się tym nie zainteresuje. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani Karolina Majewska. Smarowanie, to na pewno kupi smarowanie, a nie zapłaci.
na brak struktury osobistej, układem też takich wychowawczych. Na koniec poprzedniej sesji, ja tylko z myślą zdrowiu wyszliśmy dwóch wspólnego ukraińskiego, trzeba dokonywać pomiarów tej sali. Tutaj prośmy zdrowiu i prezydium. Ja z czystej ciekawości posiedziałem, że ludzie podpytałem, co panowie robią. Chcę opisywać, a nie jestem w tym się na pięcie. Chciałem się zapytać w takim razie, co i w jakim charakterze tutaj wykonywali. Czy to rzeczywiście dyskusyjna na własnej energii, czy montaż systemu głosowania i rejestracji? I czy wykonywali czynności jako przedstawiciel inwestora, czy to był sekretarza, czy jako przedstawiciel wykonawcy swoje, czy są wykonawcami? I czy w czymkolwiek nie dali udziału, to czy na to było ułożone jakieś postępowanie konkurencyjne i były jakieś wykonawcy sprawa? Powiedział, że tutaj robimy system. Kiedy zostało poprzednio?
mamy rynkowo, natomiast nie wierzę, żeby powiedział, że coś robi, to nie może tego postępowania przyprawiowego, nie może robić, ale rozeznanie. Więc ponieważ w kontaktach z panem radnym Brzezińskim mam wszelkie prawo, żeby być ostrożny, to na tym skończę moją wypowiedź, że uważam, że raczej wyrażał się o tym, że robi rozeznanie, niż o tym, że coś robi. Dziękuję. Dziękuję w tym momencie. Pani prezydent, bardzo proszę. Panie przewodniczący, szanowni państwo, panie radny, ponieważ ja uczestniczyłam w tej bardzo emocjonującej, bardzo ciekawej rozmowie, dyskusji, która była na której organizatorem była Pańska Inicjatywa Miejska i oczywiście potwierdzam słowa prezydenta, mimo że go nie było, ale ja byłam i w imieniu pana prezydenta z panem Andrzejewskim potwierdzaliśmy, że jest rozeznanie firm, które takim monitoringiem będzie się firm, które będą się takim monitoringiem zajmowały, bo wiem, że taka potrzeba mandat, prowadzący mandat
wystąpiłem pisemnie o udostępnienie mi rejestru korespondencji grudniowej, jaka wchodziła do urzędu miejskiego garażu. Cisza. Napisałem o nic w tej sprawie, bo po dwóch tygodniach tak to nie jest zgodnie. Wtedy to mogło być około. Mam dużo cisza, dlatego po raz trzeci chciałbym teraz już zinformowanie o ustawieniu wykazu korespondencji wchodzącej do Urzędu Miasta Kalisza w okresie 1 grudnia do 31 grudnia do Kancelarii Ogólnej Gmina Sekretaria Prezydenta Miasta Kalisza wraz z określeniem jej przedmiotu oraz gdzie była zadekretowana. Jeżeli problemem jest ochrona danych osobowych, proszę o anonimizację imion, nazwiska, rejestru, w tym przypadku osób fizycznych, ale nie osób będących przedsiębiorcami. Traktuję to tutaj jeszcze raz, ale jako przedsiębiorcy. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Mam prawa na wszystkie
Powiedziałem, że jest niekompetentną osobą, czy nie znającą się, czy nie dostępną.
na pierwszej sesji obecnej kadencji krajskiego samorządu ukonstytuował się klub radny Sojuszu Lewicy Demokratycznej Rady Miejskiej Kalisza. Dziś klub radny SLD liczy 4 radnych w osobach radnej Kamili Majewskiej, radnego Tomasza Kłakowskiego, radnego Dariusza Wittona oraz radnego Zbigniewa Włodara. Przewodniczącą klubu został wybrany mówiący te słowa radny Dariusz Wittona. To oficjalne informacje, że pan przewodniczący tego. A teraz pozwolę sobie wygłosić stanowisko klubów koalicyjnych Stowarzyszenia Wspólnie Kalisz, Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Prawa i Sprawiedliwości. Dziś byliśmy świadkami ucieczki byłej władzy od odpowiedzialności za działania poprzednich kadencji. Jest tajemnicą, że wpłyną do komisji rewizyjnej skargi na poprzednią władzę. To, co dziś zrobiły kluby Platformy Obywatelskiej i Wszystko dla Kalisza, świadczy tylko o tym, że wstydzą się stanąć twarzą w twarz z problemami mieszkańców. Jeśli w poprzedniej kadencji mieliśmy do czynienia ze złymi praktykami politycznymi, trzeba poddać się ocenie, a nie próby nadrabiać, a nie uciekać od odpowiedzialności. My odbywamy stare spraw nie zamieczymy, bo mieszkańcy mają prawo wiedzieć prawdę i żadna ucieczka nawet z komisji nikomu nie pomoże. Radni opozycji mają obowiązek pracować nad tym, jeśli ta praca nie odpowiada im ich poglądom politycznym. Mają obowiązek wyjaśnić problemy mieszkańców i to, co zrobili, to zwykła ucieczka od odpowiedzialności. Dodatkowo funkcjonowanie Komisji Rewizyjnej zostało określone w artykule 18a pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym, która stanowi, że Rada Gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek ochotniczych gminy. W tym celu powołuje Komisję Rewizyjną. Decyzja o wycofaniu się opozycyjnych radnych z Komisji Rewizyjnej narusza postanowienia artykułu 18a pkt 2 ustawy z dnia 8 marca w samorządzie gminnym, który stanowi, że, cytuję, w skład Komisji Rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, podkreślam, wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcję, o których mowa w artykule 19 ust. 1 tej ustawy. Dziś jasno widać, że opozycyjni radni zamierzają tylko paraliżować pracę obecnej Rady Miejskiej i pobierać biedy radnych. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy gdzie jeszcze? Bardzo proszę.
jeszcze bardzo chciałem panu jak słowa się do podziękowania za słowa. Dziękuję. Dziękuję bardzo, że to mówicie. Ja sobie pozwolę. Panie prezydencie, panie prezydent, radny, szanowni państwo. Trochę bym się przerzucił szyki, ale chciałbym wrócić się do państwa, szczególnie do państwa siedzących po mojej lewej stronie. Abyśmy wszyscy zastanowili się, bo tak naprawdę komisja rewizyjna jest tą komisją, której dobrze jest, gdy przewodniczyje opozycja. Dlatego ja pozwolę sobie, tak jak prosiłem Cię dwa miesiące temu, przyjąłem tę rezygnację, nie mogłem tego wyjść. Natomiast proszę, no jest troszeczkę czasu, mijają emocje, wierzę w to, że to nie tylko dobrze, to, żeby głowy się skończyły, że trzeba po prostu pracować. Szanowni Państwo, przez 16 lat byłem w opozycji. Jeśli ktoś nie wie, co to jest 16 lat w opozycji, to mu nie życzę. I przypominam sobie, żebym tutaj w ten sposób mówił, albo rezygnował z pracy, wręcz przeciwnie, mobilizowało mnie to do jeszcze większej pracy. Pracowałem w wszystkich komisjach, włącznie z komisją rewizyjną. Dlatego nie było tam, tak sobie myślę, że po prostu trzeba jeszcze może się troszeczkę, nie wiem jak to powiedzieć, ale no, nieraz trzeba zrobić jakiś krok do tyłu, po to, żeby później zrobić dwa kroki do przodu. Dlatego, że no, chcielibyśmy, myślę, że byłoby dobrze, żeby w Radzie Miejskiej przewodniczenie Komisji Rewizyjnej było dla opozycji. W takiej sytuacji, w jakiej obecnie się znaleźliśmy, to nawet ustawodawca sobie nie jest w stanie wyobrazić, żeby opozycja mogła w jednym wejście, w jednej chwili zrezygnowała z tego mandatu kontrolnego, który posiada. Ja nie wiem, czy potrzeba jeszcze trochę czasu. Może tak, dlatego mamy ponad miesiąc, przed nami ferie. Może jakieś narty, albo może jakieś jeszcze inne sposoby wyłączenia uchwały. I być może już na początku marca będziemy znów na spokojnie mogli porozmawiać, spotkać się na konwencie, bo naprawdę jest wiele spraw do omówienia, wiele spraw, chociażby ze sprawą przebiegania sesji, sprawą funkcjonowania kancelarii, po to, żebyśmy sobie ułatwiali życie my, po to, żeby ułatwiać życie mieszkańcom. Mirko, tak czy inaczej, dziękuję Ci za ten czas, jako przewodniczący tej proszę. To dopiero początek, naprawdę początek tej kadencji. Można spokojnie do pewnych rzeczy jeszcze podejść. Szanuję Twoją decyzję, myślę, że wszyscy ją szanujemy, ale uczciwie mówię, nie zgadzam się. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa na tym punkcie chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę. Czy kancelaria ma jakieś informacje? Szanowni Państwo radni, proszę o odbiór bitów. Są w dniu dzisiejszym. U nas tutaj mamy rzecz, bo także radnych w poprzedniej kadencji byli obecni. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 10. W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam posiedzenie 7. sesji. Następna sesja 8. odbędzie się 26 marca 2015 roku o godzinie 9. Dziękuję bardzo.